Pani profesor, rozmawiamy na temat nowotworów skóry. Tendencje są też niepokojące. Jest coraz więcej pacjentów, którzy chorują na zaawansowane postacie pewnych nowotworów skóry. Ale z drugiej strony słyszymy o wielkich dokonaniach w medycynie, o nowych terapiach, o całym wachlarzu terapii. Jak to wygląda w Polsce? Czy pacjenci mają szansę na to nowoczesne, przedłużające życie leczenie? Uważam, że szanse mają, co widać nawet po wnioskach, które spływają do oceny, do konsultacji, wnioski, które składają nam do zaopiniowania AOTM. Także mówi się o tych lekach, już wiadomo, że one są skuteczne, znamy, to nie są nowe leki na rynku zachodnim choćby. Ja uważam, że takie szanse są, aczkolwiek musimy coś zrobić, czyli wprowadzić pewne raki, których nie ma, raki skóry, jednak do pakietu onkologicznego. A jak to w tej chwili wygląda? No nie ma raków skóry w pakiecie onkologicznym, oprócz chłoniaków. To znaczy to, że pacjent idzie normalnym trybem, prawda? Jeżeli ma rzadko raki skóry, dają przerzuty do narządów wewnętrznych, ale tak bywa. Ja nie mówię w tej chwili o czerniaku. Mówię o tych rzadkich rakach, jak podstawno-komórkowy, kolczysto-komórkowy, bardzo złośliwy rak Merkla. Nawet nie mamy świadomości, że taki rak jest, że jest guzkiem z rozszerzonymi naczyniami, a jest złośliwość jego już w momencie rozpoznania daje przerzuty. Tych raków nie ma w pakiecie onkologicznym, czyli pacjent, no, jeżeli ma zmiany przerzutowe, to czeka na diagnostykę. To zależy oczywiście od miejsca, w którym się znajduje, w którym jest objęty terapią. Pani profesora, skierowania do dermatologów, czy to była dobra decyzja? Ja uważam, że nie i już zwracałam się z prośbą do pana ministra o rozważenie zniesienia tych skierowań. Dostałam odpowiedź od jednej z pań dyrektor z ministerstwa, że zmniejszyła się kolejka do dermatologa. Mnie to nie satysfakcjonuje, nie satysfakcjonuje to pacjentów i lekarzy, ponieważ naprawdę dermatolog umie rozpoznać raki, nawet jeżeli pacjent przychodzi z inną chorobą, to patrząc na jego skórę, a badamy całą skórę, przypominam, również miejsca niewidoczne, czyli choćby plecy, umiemy rozpoznać raka skóry jako pierwsi. Nie twierdzę, że lekarze medycyny rodzinnej nie kierują do nas pacjentów, tak, ale u nas to wychodzi przy przypadkowym badaniu i pacjent jest zaopiekowany, a pamiętajmy, że te raki dotyczą też ludzi starszych, którzy są przyzwyczajeni, pogojeni ze zmianami skórnymi. Nawet jak mają obrzodzenie, często pod postacią obrzodzenia te raki przebiegają, to trzeba ich nakłonić do usunięcia zmiany. I jeżeli się to uda, trzeba poświęcić czas, to nie jest 15 minut na pacjenta, to trzeba mieć czas, żeby wytłumaczyć temu starszemu człowiekowi, że jest to konieczne, że to oszczędzi, no, będzie miał normalne życie, bo w którymś momencie nie będzie to normalne życie ani dla niego, ani dla rodziny, choćby ze względów na stygmatyzację, którą niesie ze sobą takie obrzodzenie w miejscu widocznym.